Za 3, 2, 1, akcja! Ten dokument obejmuje okres od pierwszego przyjścia Jezusa, przez to, co działo się w pierwszym kościele, aż do czasów przed drugim przyjściem Jezusa. Pokazuje wielkie odstępstwo, które wkradło się do kościoła, a także wielkie przebudzenie w czasie Wielkiej Reformacji. To walka na śmierć i życie. Nie jest to wytwór halucynacji wielkich proroków. Te rzeczy mają miejsce w rzeczywistości. Objawienie, Oblubienica, Bestia i Babilon. Filmuj to bezpośrednio i ustaw w pełnej pozycji, abyśmy widzieli cały filar, a potem obrócimy kamerę i znowu to nakręcisz. Kiedy powiem Eli, biegnij prosto, a kiedy dostaniesz się na drugą stronę, zejdź z drogi. Ci dwaj wielcy mężczyźni będą szli w twoją stronę. Wyjdź z ciemności w płomienie, przebiegnij za wszystkimi w jaskini i wybiegnij na zewnątrz. Takie ujęcie nigdy wcześniej nie zostało wykonane. To jest sztuka, a ty pokazujesz mistrzostwo w każdym ujęciu. Dobra robota, chłopaki. To bardzo ekscytujący dzień. Nie tylko pierwsze ujęcie filmu Objawienie, ale tak naprawdę jest to nasze pierwsze ujęcie w tym studiu. Kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt, niebieska farba na ścianie stanowiącej tło do większości scen jeszcze dobrze nie wyschła. I dosłownie w ostatniej chwili ułożyliśmy podłogę, filary i wszystko, czego potrzebowaliśmy, żeby kręcić sceny z pastorem Dougiem Batchelorem. Kiedy tworzyliśmy scenariusz, zdecydowaliśmy, że potrzebujemy 68 scen, które będą kluczowe do opowiedzenia tej historii, do uczynienia jej taką, o jakiej marzyliśmy i jak ją sobie wyobrażaliśmy. Mieliśmy listę rzeczy, które chcieliśmy odtworzyć, ale oczywiście musieliśmy brać pod uwagę nasz budżet. Musieliśmy więc wybrać, które sceny są konieczne, żeby oddać dramat i emocje związane z tym, co naprawdę się stało w historii religii od czasu pierwszego przyjścia Chrystusa aż do czasów obecnych. Podjęliśmy decyzję o wysłaniu ekipy telewizyjnej w różne miejsca świata, aby uzyskać świeże spojrzenie na niektóre wydarzenia związane z reformacją w Europie. Teraz jesteśmy w Rzymie, a konkretnie w katakumbach, gdzie chrześcijanie grzebali swoich zmarłych. Są to katakumby Domitylli. To jest jedno z najbardziej fascynujących miejsc, ponieważ ma 17 km długości, czyli prawie 10,5 mili miejsc pochówku. Na ścianach znajduje się wiele malowideł, a także wyryte w kamieniu nagrobki symbole pochodzące z czasów Konstantyna. Zobaczenie całej tej historii w jednym miejscu było bardzo ekscytujące. Chrześcijanie przychodzili tutaj nie tylko po to, aby chować swoich zmarłych, ale także po to, aby się ukryć i nadal praktykować swoją wiarę. Filmowanie dokładnie tych miejsc, w których te wszystkie wydarzenia miały miejsce, ożywiło je i dodało im realizmu. Dzisiaj kręcimy dużo scen. Będziemy używać wielu rekwizytów. Tutaj mamy drzwi, na których Luther przybił swoje 95 tez. Oczywiście to nie są całe drzwi. W filmie wycinamy tylko to, co chcemy pokazać i to jest właśnie to, co widzicie tutaj. A tutaj tworzą się tarcze, które malujemy na czerwono. Teraz kręcimy komunię. Scena po scenie, kawałek po kawałku. Mamy prawdziwy kielich, chleb, wino, a potem przechodzimy do pucharu, który trzyma kobieta z 17 rozdziału Księgi Objawienia i z którego pije krew, a raczej z którego wylewa się krew. Żeby to wszystko połączyć w całość, potrzeba wielu zabiegów i rekwizytów. Trzeba je znaleźć, dowiedzieć się, czego używano w tamtych czasach. Jan pisał swoją księgę na Patmos i powszechnie uważa się, że używał zwoju i atramentu, podczas gdy w rzeczywistości używał ołowianego rylca. Staraliśmy się wykorzystać te prawdziwe elementy bez rozpraszania uwagi widza, które mógłby powiedzieć, ale przecież w tamtych czasach nie używano tego czy tamtego. Potem mamy czas reformacji, okres renesansu, a wcześniej wieki średnie. Musieliśmy odtworzyć wszystkie te szczegóły, na przykład rodzaj używanych wtedy świec, rodzaj pergaminu, na którym pisano.
Rozmawialiśmy z historykami, którzy badali starożytną historię, ponieważ większość z nas posiada jedynie szczątkową wiedzę na ten temat. Te rozmowy przyniosły wnikliwe spojrzenie na tamten czas, dodały szczególnego kolorytu i w pewnym sensie ożywiły tamte wydarzenia. Chcieliśmy pokazać robiące największe wrażenia, a jednocześnie najłatwiejsze do zrozumienia wizje. I dlatego wybraliśmy 12 rozdział objawienia, który przedstawia kobietę symbolizującą Kościół. Symbol czystej niewiasty, łatwo jest zrozumieć. Jak to jest zamontowane w scenie, w której rozszerzamy jej brzuch? Czy to po prostu wystrzeliwuje, czy rozszerza się stopniowo? Może rozszerzać się stopniowo. Montujemy system krążków linowych, tak abyśmy mogli zawiesić aktorkę na linię, a potem podnosić ją i opuszczać zgodnie z potrzebami reżysera. Teraz ubierzemy ją w sukienkę. Sprawdzimy, gdzie będą otwory i przyczepimy tam liny. I wtedy ona tam zawiśnie. Mamy pewne problemy z uprzężą i rozmiarem sukienki, która jest bardzo dopasowana. Uprząż ma więcej warstw, niż się tego spodziewaliśmy. Musimy więc sprawdzić, czy mając ją na sobie, aktorka w ogóle zmieści się w sukience. To rozstrzygający moment. Przy produkcji filmu jest wiele takich momentów. I to jeden z nich. Jak widzicie za mną, właśnie przygotowujemy scenę z kobietą na księżycu. Mamy podnośnik, który podniesie aktorkę prawie 5 metrów do góry, a my będziemy filmować ją pod różnymi kątami z dużą liczbą klatek na sekundę, żeby stworzyć złudzenie, że kobieta się unosi. Daj mi to bliżej, proszę. Dobrze. Trzymaj tak przez cały czas. Kiedy w końcu nagraliśmy tę scenę i aktorka została opuszczona z powrotem na ziemię, wszyscy na planie odczuli surrealizm, a wręcz boskość tego momentu. Z każdej strony słychać było o rany. To było wspaniałe. Larry wykonał niesamowitą robotę. Mieliśmy ją w powietrzu przez prawie 3 godziny, a przynajmniej tak się nam wydawało. Teraz, kiedy nie mam na sobie uprzęży, czuję się o wiele lepiej. Scena, którą właśnie będziemy nagrywać, to rzeź niewiniątek w Betlejem. Jak widzicie za mną, zbudowaliśmy tutaj sztuczne mury. Będziemy mieli zielony ekran, dzięki któremu stworzymy wrażenie, że miasto jest większe niż to, co widzicie za moimi plecami. Chcemy pokazać to historyczne wydarzenie w taki sposób, żeby te obrazy stały się dla widza żywe i realne. Jednocześnie pragniemy przedstawić je w miarę delikatnie i oględnie, ponieważ było to naprawdę przerażające. Z jednej strony chcemy jak najbardziej złagodzić to okrucieństwo w odbiorze, a z drugiej stworzyć wrażenie, że jesteśmy tutaj, w Betlejem i uczestniczymy w tym makabrycznym wydarzeniu. Tego typu film wymaga dużo dbałości w postprodukcji. Jest dużo obrazów generowanych komputerowo. Mamy smoka o 7 głowach i 10 rogach, który przechadza się po księżycu. Mamy kobietę, która nagle zachodzi w ciążę. Mamy kobietę, która pije krew. Jest wiele symbolicznych obrazów, które pojawiają się w całym filmie i to wymaga wiele pracy w postprodukcji. 10 rogów, które widzicie, sam smok, wszystko to zostało stworzone przez komputer. Są to tworzone komputerowe obrazy, które potem wprowadziliśmy do prawdziwych scen, nagrywanych z kobietą na wykonanym przez nas planie księżyca. Scalanie komputerowo wygenerowanych obrazów z realnie nagranymi scenami jest bardzo interesujące, a cały ten proces jest niezwykle ekscytujący. Ludzie czytają Biblię, a następnie muszą wypełnić swój umysł zawartymi w niej obrazami. To naprawdę pomaga, kiedy nie tylko słyszysz słowa, ale możesz także zobaczyć zrekonstruowane obrazy. Dzięki temu uzupełniasz brakujące miejsca. To, co próbujemy tutaj zrobić, pomaga ludziom wyobrazić sobie tę bitwę, nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć, że jest ona bardzo realna.
Myślę, że jesteśmy jedynym chrześcijańskim studiem filmowym, które stworzyło smoka z 7 głowami, 10 rogami, który przecież często pojawia się w Biblii, nie tylko w Objawieniu, ale również w Księdze Daniela widzimy podobną bestię. Nierządnica w szkarłacie, kobieta z 17 rozdziału Księgi Objawienia, która reprezentuje odstępczy Kościół. W kontekście tych dwóch przeciwstawnych wizji możemy opowiedzieć historię tego, co diabeł chciał uczynić w Kościele. Mamy fałszywy Kościół i prześladowczą moc, a po drugiej stronie prawdziwą czystość, którą Bóg zaplanował dla swojego ludu. Czystą prawdę, czyste słowo. Oglądamy konflikt pomiędzy dwiema siłami, a w każdej historii pojawia się ten sam 7-głowy smok. Ten smok prześladuje jedną kobietę, natomiast druga siedzi na jego grzbiecie. Współpracują ze sobą, są jedną drużyną. Kontekst tych dwóch wizji tworzy bardzo prosty sposób zilustrowania wojny pomiędzy prawdą i błędem. Prawdziwym i fałszywym Kościołem, dobrym i złym Kościołem, czystym i nieczystym Kościołem. To jest wielki bój, który toczy się obecnie w świecie religijnym. Nie chcemy, żeby wyglądała jak mężczyzna. Nie, jej twarz ma być nieskazitelnie piękna. Wyraziste spojrzenie. Mocno podkreślone rzęsy. Mam 3 pomysły na ich pomalowanie. Jaskrawe usta, czy naprawdę intensywna i nieskazitelna twarz. Do tego możemy dodać pewne elementy dekoracyjne, na przykład zdobienia na rękach. No i wreszcie fryzura, warkocz, a część włosów pozostanie rozpuszczona. Do tego cała masa biżuterii, korona z drogocennymi klejnotami. Będzie naprawdę pięknie przeozdobiona. Kobieta siedząca na smoku ma na swoim czole napis Tajemnica, Wielki Babilon, Matka Nierządnic i Obrzydliwości Ziemi. Mamy Nicole, naszą artystkę od makijażu, która cały ten tekst napisała na czole aktorki w języku hebrajskim. Obróć ją dookoła. Jako kaznodzieje od wielu lat nauczamy o tej owianej złą sławą kobiecie. Ale jeszcze nigdy tak naprawdę nie widziałam artystycznego zamysłu, który w odpowiedni sposób przedstawiałby to, jak wyobrażałem sobie wizję Jana w moim umyśle. Te żywe, jasne kolory. Każdy, kto wchodził do środka i widział naszą aktorkę, z wrażenia otwierał usta. Spodziewam się, że ludzie różnie zareagują na nasz film. Zawsze się tak dzieje, kiedy dzielisz się prawdą z innymi, a prawda to prawda. Kiedy ludzie widzą, co naprawdę stało się z Kościołem, ten wielki kompromis, prześladowanie ludu Bożego przez rzekomych chrześcijan, zapewne powiedzą: o rany, dlaczego wcześniej o tym nie wiedziałem? Chcę stanąć po stronie prawdy. Wierzę, że to mnie wyzwoli, zmieni moje życie i uczyni mnie lepszą osobą. To jest lepszy obraz Boga. Wszystko, co robimy, aby wypaczyć lub zakryć prawdę, w jakiś sposób zasłania Jezusa. Tym filmem chcemy zerwać zasłonę i pokazać poprzez czysty obraz prawdy, kim naprawdę jest Jezus. A to poruszy każdego.